Państwa bardzo serdecznie na 6. powiatowym przeglądzie tradycji wielkanocnych w Sosnowce. Wielkanocny przegląd tradycji właśnie w Sosnowce. Zjechały się zespoły, zjechały się gminy, zjechały się prezentacje tych gmin. No i mamy przedstawicieli samorządu różnych szczebli, od tych najwyższych z Lublina poprzez powiatowe, aż po lokalne. Panie wójcie, czym dla gminy Sosnówka jest przegląd tradycji wielkanocnych? Dla gminy Sosnówka przegląd tradycji wielkanocnych powoli staje się, mam nadzieję, że z czasem będzie to tradycyjne spotkanie kultywujące tradycje, obrzędy, przypominające historię, ale też, że stanie się to formą wizytówki gminy Sosnówka, bo jak wiemy, gmina Sosnówka jest piękną gminą i tego typu uroczystości, które się tutaj odbywają, zawsze będą podnosić i rangę gminy, i będzie to większy prestiż dla naszej gminy. A biorąc pod uwagę to, jak bardzo jest to odwiedzane, widzimy dzisiaj, że jest naprawdę dużo osób, jest sporo zespołów, są wokaliści, będziemy starali się, żeby z roku na rok ta uroczystość, to wydarzenie było coraz większe i o szerszym zasięgu. Czy można mówić o jakimś przemyśle, to może złe słowo w cudzysłowie właściwie, tradycjach wielkanocnych w gminie Sosnówka? Czy są twórcy ludowi, którzy właśnie specjalizują się na przykład w produkcji pisanek bądź palm wielkanocnych, albo być może smakołyków na stół wielkanocny? Oczywiście, jak wszędzie. Tutaj mamy przykład tego na tych stołach, gdzie z każdego rejonu naszego powiatu można znaleźć czy to regionalny smakołyk, czy po prostu regionalnego twórcę. Jest też wiele osób, które po prostu się aż tak bardzo nie ujawniają, nie uzewnętrzniają, ale mam nadzieję, że z czasem oni również znajdą się tutaj ze swoimi produktami. Wyciągniemy ich z domu. Jak najbardziej. Myślę, że w przyszłym roku już pewnie będzie jeszcze więcej. Szanowni Państwo, na wstępie chciałem bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować, że spotykamy się dzisiaj w to niedzielne popołudnie na tym wspaniałym kiermaszu w Sosnówce. Dzisiaj możemy podziwiać Państwa przepiękne dzieła. Z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, coraz więcej uczestników, co nas bardzo cieszy. Każdego roku przyjeżdżając do Sosnówki podziwiam to, co pojawia się na tych stołach wystawienniczych. Te panie z zespołów ludowych, z kół gospodyń wiejskich mają no przewspaniałe pomysły. Jestem pod wielkim wrażeniem tych wszystkich prac, tych przepięknych palm wielkanocnych. Wielkie gratulacje i wielkie słowa uznania dla tych właśnie wszystkich osób, które te piękne prace wykonują. Atrybuty świąteczne świąt wielkanocnych starosta również, tak jak pewnie większość z nas, miło wspomina, już nie mówiąc o śmigusie i nygusie. To były bardzo, bardzo piękne lata, bardzo piękny okres w moim życiu. Wiele razy zdarzało się, że koszyk ze święconką lądował w błocie, bo nie było tak, jak jest teraz. Bardzo często zanim tą święconkę się do kaplicy zaniosło, do poświęcenia, to trzeba było pokonać drogę gruntową, bardzo często błotnistą, ale to były naprawdę piękne chwile, wspominam to naprawdę cudownie. Gdybyśmy mogli podsumować ten przegląd tradycji wielkanocnych w Sosnówce, na co starosta najbardziej już zwrócił uwagę? Co jest takiego niezwykłego? Podziwiam zawsze palmy. Te palmy są tak przecudownie wykonane. One robią na mnie bardzo, bardzo ogromne wrażenie, bo przypominam sobie te palmy sprzed kilku czy kilkunastu lat, a te, które są prezentowane dzisiaj, naprawdę jest to wielkie mistrzostwo wykonywane przez te panie z kół gospodyń, z zespołów ludowych. Wielkie słowa uznania dla nich.
święconką, bo już trzeba iść do kościoła. Dobrze, dobrze, mamo, zobaczcie, ładnie ubraliśmy stróżkę? Ładnie, oj, to ten ręczniczek, co ty wyszywała, jaki to ładny, to może i na bosach będzie. Tak, tak, ale na razie poświęcimy go. Oj, czy wy wiecie, moje dzieci, co to w tym koszyku się znajduje, po co te pokarmy będzie święcić? Czy wy miło powiecie? O tak, najważniejszy jest baranek. Baranek to symbol Jezusa Chrystusa. Bez baranka koszyczka nie będzie. O, tak, tak. Chleba też trzeba włożyć, bo Pan Jezus się nie dzieli. My też się będziemy dzielić. A wiecie co? Chrzan koniecznie musimy włożyć. Ja go tutaj wyjmę, bo wiecie, jak to z tym chrzanem było? A no, no, poopowiadaj, no co ta babka cię nauczyła? Babcie mi opowiadali, że Pan Jezus sobie przybijali do krzyża oprawcy, to mieli 4 gwoździe. Jeden nagle gdzieś kupał. Każdy szukał tego gwoździa i nie mógł znaleźć. Nagle patrzą, a tam w tym miejscu, gdzie ten gwóźdź upadł, krzan wyrósł. Krzan jest ostry, gorzki, niedobry, jak meka Pana Jezusa. I trzeba krzanu zjeść. Jak zjemy na Wielkanoc, to będziemy zdrowi cały rok. Oj, to trzeba, sporo trzeba tego krzanu. Jajka trzeba włożyć, bo jajka to symbol życia. Oj, do jajek? Zosia, pobiegi do komory po sól. Do jajek to ja jeszcze pisanki włożę. Co byśmy tak ładnie w tych burakach i w tej trawie, o tutaj u góry, żeby ładnie wyglądała. A soli trzeba nasypać. A wiecie, po co sól? Oj, dużo, dużo trzeba nam soli święconej. Soli to potrzeba. Sól potrzebna trzeba w izbie wszystkie kąty. I okna, i drzwi, i prąd. Wszędzie posypać, co by złe się nas nie czepiało. Tak, tak. Kiełbasę trzeba też włożyć, żeby bogato było w izbie. O tak, sporo kiełbasy włożymy. A wiecie co jeszcze? Sera, co byś nasza Muśka nie pogniewała. Sera, mamusiu, włożymy jeszcze. Babkę trzeba też włożyć, bo to symbol umiejętności, doskonałości. Oj, tak, dobrze by dzieci zapamiętały, ale jeszcze przybierzcie zielonym, bo zielone to nadzieja. Drodzy mieszkańcy powiatu, mieszkańcy mojej gminy, niech na te nadchodzące święta wraz z miłością Bożą dużo spokoju, dużo ciepła, przede wszystkim dużo czasu spędzonego z rodziną przy tym symbolicznym stole. Wszystkiego dobrego. I mieszkańcom gminy Sosnówka, jak również wszystkim mieszkańcom naszego powiatu przesyłam najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych.